sprawdzi, a to dokładnie pana kontrolerzy, jak służby specjalne posługują się billingami. Mamy bardzo czytelny wyznacznik. Tym wyznacznikiem jest dyrektywa Komisji Europejskiej z 2006 roku, która nie zostawia jakichkolwiek wątpliwości. Dyrektywa mówi, że po billingi powinniśmy sięgać w przypadku poważnych przestępstw. Co to w polskich warunkach znaczy przestępstwo poważne? Gdyby przyjąć kryteria zbrodni, czyli przestępstwo zagrożone karą od 3 lat wzwyż, no to byśmy zostawili całą masę przestępstw, które nie sposób wykryć bez właśnie stosowania billingów. Problem otwarty. Moim zdaniem powinien być precyzyjnie uregulowany ustawą. Ale kontrolerzy NIK nie mogą przecież w przypadku kontroli służb specjalnych sprawdzić wszystkiego. Ale oczywiście zastrzegając, że my nie mamy prawa weryfikować zasadności wniosków, bo musielibyśmy mieć wgląd do materiałów operacyjno-rozpoznawczych, bo to najczęściej z tych materiałów wynika potrzeba poznania się z billingami, to tam jest parę problemów, które warto zobiektywizować. To znaczy na pewno warto zobiektywizować tą niesamowitą liczbę 1 800 000 zapytań do operatorów różnych instytucji o te billingi. I tutaj pojawia się wątpliwość, którą będziemy chcieli rozstrzygnąć w Urzędzie Regulacji Komunikacyjnej, na ile ten urząd wypełnił obowiązek ustawowy i stworzył w cudzysłowie książkę telefoniczną, czyli zbiór danych operatorów, czy też nie stworzył. Bo jeśli nie stworzył, to możemy nagle poprzez kontrolę NIK-u odczarować w pewnym sensie tą liczbę 1 800 000, bo być może, jak twierdzą służby i operatorzy, ponad 1 000 000 zapytań to jest zapytanie na zasadzie otwarcia książki telefonicznej, której nie ma. A to ciekawe. No więc warto to sprawdzić, ale warto również sprawdzić, czy jest spójny system, który tak, z jednej strony w ramach kontroli zarządczej szefowi instytucji, która ma prawo pytać o te billingi, daje realną możliwość kontroli, czy jest spójna procedura wnioskowania, czyli czy osoby, które mają prawo wnioskować, są dobrze przygotowane, czy jest system zabezpieczenia tych danych, czy jest system, który gwarantuje, zgodnie z polskim prawem i dyrektywą, po 2 latach bezwzględne niszczenie tych danych. Więc rzeczy do sprawdzenia jest sporo. Niewątpliwie kontrola byłaby ciekawsza, gdybyśmy mogli poszczególne, pojedyncze sprawy od A do Z prześledzić. Jeśli moglibyśmy wejść w ten zakres spraw operacyjno-rozpoznawczych, jak mówię, nie możemy, ale ciekawe jest, czy doniesienia medialne, bo też żeśmy je analizowali, sprawdzą się, że dosyć powszechne jest, że sądy cywilne występują do operatorów o te billingi, bo tutaj wtedy mielibyśmy dosyć ciekawą sytuację, że stalibyśmy w kolizji z tą dyrektywą, która ponad wszelką wątpliwość precyzuje, że o billingi mogą pytać instytucje, jeszcze raz powtarzam, w poważnych sprawach karnych. Nowością tej kontroli, bardzo sobie to cenimy, jest to, że przeprowadzamy ją w sposób równoległy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który w ramach swojej właściwości będzie przeprowadzał kontrolę u 5 najpoważniejszych operatorów i będziemy po prostu, za zgodą pana prezesa, podaje nam to taką możliwość, znowelizowana ustawa Najwyższej Izby Kontroli, będziemy na bieżąco wymieniać się informacjami i ustalenia GIODO na pewno znajdą się w informacji z tej kontroli.